Witam wszystkich na Facebooku, w 29. odcinku kursu Na Wnętrze. Jest to kurs taki dosyć znaczący, dlatego że dzisiaj jest 5 marca i dokładnie rok temu zaczęłam prowadzić ten kurs. Bardzo długo się zbierałam, prawie półtora roku, żeby zacząć. Zawsze mi się marzyło, żeby kręcić live'y dla Was, żeby dzielić się wiedzą. No i pokonałam ten stres, zrobiłam kilka szkoleń, kursów i postanowiłam, że ruszę. Dzisiaj będę Wam opowiadała o tym, jak tworzyć paletę kolorów z Waszych inspiracji, jak sobie poradzić z kolorami, jak dobrać te kolory. Będę też mówiła, jak odczytywać kolory w systemach takich graficznych, programach graficznych. Pokażę Wam darmowy program, z którego możecie skorzystać. I pokażę, jak konwertować za darmo te kolory do takiego próbnika, jakim jest NCS, czyli Międzynarodowy System Barw. Także jak będzie jeszcze chwilę czasu, to o tym systemie też Wam powiem. Mam nadzieję, że Wam się to wszystko, słuchajcie, spodoba. To jest paleta barw. Ona jest tworzona w programie Canva. Program Canva jest programem darmowym. Oczywiście jest wersja też płatna, ja korzystam z tej płatnej, ale większość funkcjonalności jest całkowicie za darmo. Wchodzicie sobie na tą stronę canva.com i tutaj macie kilka ikonek, które musielibyście poznać. Ja dzisiaj nie będę opowiadała o technicznych aspektach Canvy, tylko postaram się pokazać te narzędzia i te rzeczy, które będą Wam potrzebne do zrobienia waszej takiej palety barw. I teraz tak, zobaczcie. Tutaj wzięłam sobie zdjęcie, które załadowałam. Ładujemy w ten sposób tutaj zdjęcia, które macie już w katalogu inspiracje. Mam nadzieję, że macie. Jeżeli odrobiliście lekcje i oglądaliście wszystkie odcinki mojego kursu, a szczególnie te odcinki kursu Na Wnętrze pierwsze, czyli pierwszy, od pierwszego do 14, to wiecie, jak zbierać te inspiracje. Jeżeli macie taką inspiracją może być oczywiście zdjęcie, to może być zdjęcie z jakiegoś fotostoku, to może być zdjęcie, które sami zrobiliście, jakieś inspiracje z nadmorza i tak dalej. Gdzieś na tym zdjęciu podobają Wam się kolory i chcielibyście tą paletę użyć. Są oczywiście aplikacje, które pobierają kolor ze zdjęcia. Troszeczkę tutaj Wam utrudnię, bo w tym programie nie mamy pobierania tego koloru z wnętrza. Musimy sami jak gdyby poszukać tego koloru. Ale ja stworzyłam, zobaczcie, 6 takich kół. Albo 6, albo 8 tych kół będzie. I w każde z tych kolorów wkładam jakieś dane konkretne kolory. I w jednej z lekcji i też w wyzwaniu o kolorach mówiłam o tym, jak tworzyć paletę według barw 70, według zasady 70-20-10, także polecam Wam jeszcze raz to obejrzeć. Czyli mamy jakieś kolory bazowe, mamy jakieś kolory dopełniające i mamy akcenty kolorystyczne. I tutaj właśnie taką paletę stworzyłam sobie z tego zdjęcia. Oczywiście tutaj tych kolorów mogłoby być więcej. Zaraz pokażę, jak to zrobiłam. Ale to już od Was będzie zależało, ile tych kolorów będzie. Jeżeli nie macie takiej lekkości, macie problem z dobieraniem barw, to polecam Wam, żebyście zatrzymali się na tych 6 kołach, 6 polach. Jeżeli macie większe moce przerobowe i chcecie tych kolorów mieć więcej, to możecie sobie na przykład stworzyć taką paletę, jak tutaj pokazuję, czyli tych kolorów mamy 8. Jest super, hello, dobra, wszystko gra, ok, cześć, cześć Agata, cześć Ania, dobrze. Jak gra, to jak wszystko jest w porządku, to ok. Jak możecie, to oczywiście udostępniajcie. Będzie mi miło, więcej osób będzie mogło to zobaczyć, więc naprawdę będę Wam wdzięczna, że to udostępnicie. I teraz zobaczcie. Jak my to robimy? To nie jest, słuchajcie, takie trudne. Wklejamy sobie najpierw zdjęcie, czyli ja zrobię nową stronę, żeby Wam to pokazać. Wy dostaniecie wzór, więc nie będziecie musieli się w ogóle męczyć. Także wszystkie osoby, które udostępnią, na pewno dostaną wzór na Messengerze. Ja ten wzór Wam dam. I teraz tak, jak mamy taką czystą kartkę, albo może ja Wam pokażę, jak w ogóle zrobić taką kartkę. Żeby zrobić taką kartkę, wchodzimy sobie w Canvę, do której musimy się zalogować, czyli musimy się zarejestrować, potem zalogować. I tutaj możemy stworzyć jakiś design. Jeżeli dostaniecie ode mnie formularz, no to będziecie mieli udostępnione jak gdyby cały ten format, ale jeżeli byście tworzyli od samych podstaw, to Wam pokażę, jak to zrobić. I tutaj mamy różne formaty, które możecie wybrać. Ja w tej prezentacji mam format, zaraz sobie sprawdzę, jaki ja tutaj użyłam. Ja mam 1920 pikseli na 1080 pikseli.
Widzicie? Taki format prezentacji. I ja ten format Wam polecam, bo on dobrze się wyświetla na monitorach, więc ten format możecie jak najbardziej sobie zrobić. I tutaj właśnie w tej prezentacji, zobaczcie, tu mamy taką mniejszą prezentację, tu większą. I tu jest 1920x1080. Klikacie sobie w to i już macie czystą, za chwileczkę będziecie mieli czystą kartę. Na tej czystej karcie będziemy wkładać nasze kółeczka, kwadraciki, no co będziecie chcieli, w jakiej formie chcecie ten kolor sobie uporządkować, możecie zrobić. Ja to zrobiłam za pomocą kółek, ale pokażę Wam, jak to zrobić od podstaw. Czyli mamy pustą kartkę, bierzemy tutaj w sekcji elementy, w których chcemy wprowadzać kolor. Ja sobie wezmę kółeczka. Pomniejszę sobie to kółeczko, zobaczcie, przeciągam. To jest naprawdę bardzo proste, intuicyjne narzędzie. Kładę sobie to kółeczko i klikam kopię. On mi skopiował to kółeczko, więc go przesuwam. Tu są takie, zobaczcie, linie pomocnicze, bardzo łatwo to zrobić. Kopiuję jeszcze raz. Już mam trzy kolory. I tak kopiuję sobie na przykład pod spód jedno. Kolejne. Ono od razu mi podpowiada, jak to ustawić, żeby wszystko było równe. Później będziecie mogli sobie na przykład na smartfonie to obejrzeć. I chcę tutaj mieć zdjęcie do inspiracji. I do tego wkładam taką siatkę, czyli ja może pokażę. Klikam na to zdjęcie, przesuwam je i tutaj w tym miejscu włożę sobie zdjęcie. I pokażę Wam, jak to działa. Tutaj mamy taką sekcję załadowania i możemy załadować zdjęcie z komputera, które mamy zapisane w naszym folderze inspiracji, który mam nadzieję, że zrobiliście już wcześniej, dzięki wcześniejszym lekcjom. I powiedzmy, że moją inspiracją będzie... Zaraz sobie tutaj dodam jakieś zdjęcie. Ja już nie będę ładowała z komputera, bo mam tutaj już jakieś gotowe. Wezmę po prostu coś, co już sobie załadowałam. Na przykład to. I zobaczcie, przyciągam to zdjęcie i ono nam się tutaj ładuje. Widzicie? To jest bardzo, słuchajcie, proste. Klikam dwa razy myszką, przesuwam sobie to zdjęcie, czyli tworzę sobie kompozycję, bo na przykład bardziej te kolory mnie interesują, albo może bardziej tutaj trochę tego ciepłego. I klikam done, czyli gotowe. I teraz mam moją inspirację i mam koła barw. Jak gdyby tak od samego początku. I teraz dopasowuję sobie kolor. Według zasady takiej, że mam kolor bazowy, powiedzmy, że to jest kolor biały. Ja przygotowałam Wam tak okienka, że możecie nawet biały tutaj ten kolor wprowadzić. Klikamy sobie na ten kolor i klikamy biel. Oczywiście jak ja zrobię biel, zobaczcie, ona zniknie, ale tak jak mówię, ja dla Was przygotowałam tak, że będzie obrys, zaraz Wam to pokażę. Więc na razie zostawię ten kolor jasno-szary. Dodatkowo wprowadzę sobie kolor tego betonu. Dodaję sobie tutaj plusik. I szukam sobie takiego koloru, który będzie troszeczkę ciemniejszy. Zobaczcie, o, ten kolor jest całkiem niezły, jako dodatkowy kolor. Mam też, słuchajcie, czerń, która jest wprowadzona w tych elementach, takie trochę klimaty loftowe. Ja tą czerń też bym chciała tutaj mieć. Tu mam zestaw, zobaczcie, już mam trzy kółka uzupełnione, a to trwało chwilę. Teraz chciałabym zrobić sobie jakiś akcent kolorystyczny i chciałabym, żeby trochę ciepła było tego drewna. Więc do tego koloru załaduję sobie coś ciepłego. Na razie sobie załaduję żółty, dodaję plusik, on już jest jak gdyby na tej palecie żółtego i przeciągam sobie tym kursorem i szukam takiej kolorystyki, która by mi odpowiadała, pasowała mi by do tego, co ja mam na tej podłodze. Ja w ogóle nie wiem, czy ten żółty będzie tutaj odpowiedni. Muszę chyba sobie trochę tym kursorem przesunąć w tą stronę. I tutaj, o, może coś takiego by mi pasowało, dobrze. Czyli mam ten kolor trochę tej podłogi, tego drewna. I dodam sobie jeszcze kolor, słuchajcie, zielony. Ja bym chciała taki fajny zielony. Zobaczmy. O, ten akurat mi się trafił, ale możecie poprzesuwać. Zobaczcie, to jest ten kolor. I już mamy 5 kolorów w naszej palecie. I teraz możemy się zastanowić jeszcze, jaką barwę tutaj użyć. Tych szarości jest tutaj więcej, więc można się zastanowić nad jakimś jeszcze grafitowym albo dodać inny odcień zielonego. I to też Wam zaraz pokażę. Dodajmy sobie szarość, ale zmieńmy natężenie tej szarości. Zróbmy, żeby ona była trochę ciemniejsza. Albo nie, czysty sobie zrobimy szary.
Zróbmy sobie trochę ciemniejszy ten szary. O, może tak. I już mamy bardzo fajną, ograniczoną gamę kolorów i dzięki temu będziemy mogli nasze wnętrze, nasze indywidualne wnętrze, które będziemy chcieli w tych kolorach zrobić, w tych barwach. Ale możemy też wprowadzić kilka niuansów kolorystycznych, czyli zamiast na przykład tego szarego możemy dodać inny odcień zielonego, czyli pobieramy sobie na przykład zielone, żeby już być w tej palecie i możemy na przykład podjechać do góry, zobaczcie, albo lekko na bok, żeby dostać jeszcze jeden odcień. I ta paleta też będzie się bardzo fajnie broniła. Tak to mniej więcej wygląda w skrócie, jeżeli tworzycie od zera, ale tak jak mówię, ja pokażę, jak to zrobić na moim szablonie też za chwilkę. Witajcie. Cześć Renata, cześć Monika, cześć Agnieszka, cześć Jakub. Witam wszystkich. Mam nadzieję, że dzisiaj dużo się dowiecie. Dajcie znać, czy Wam się to wszystko podoba. Czy wszystko jest, słuchajcie, ok. Ja sobie tutaj zobaczę, czy ja mam przełączanie włączone, czy nie. Nie, i tak nie mam. Dobra. Ok. Super, dobra. Teraz wrócę do mojej, słuchajcie, prezentacji, tej, którą miałam przed chwileczką. Czyli tutaj tworzyłam jak gdyby tą paletę z tych kolorów. I teraz pokażę Wam, tylko muszę sobie tutaj to zrobić. No dzisiaj coś troszeczkę internet spowalnia. Tutaj wybrałam sobie kolory, zobaczcie, taki miętowy, złamany zielony i brudny róż. Jest tutaj troszeczkę taka może brzoskwinka, ona też by mogła tutaj być zrobiona. I ja to na podobnych zasadach zrobiłam. Wzięłam trochę kolory, nawet zobaczcie, jej włosów. Mam czerń, dobrałam sobie do tego jasną szarość, troszeczkę ciemniejszą szarość. Mam bardzo jasną biel w mojej palecie. Mam róż i niebieski, ale tak naprawdę możemy do tego jeszcze spróbować dodać inne kolory. Może być to na przykład brudniejszy róż, też się będzie fajnie sprawdzał. Tą szarość na przykład możemy zneutralizować i zrobić może, spróbujmy coś z tą brzoskwinką jeszcze. Chociaż trochę za dużo tych akcentów będzie, ale spróbujemy. Także to jest, zobaczcie, zabawa, ale jak macie ograniczone te kolory, będzie Wam po prostu o wiele łatwiej, to jeszcze nie są te kolory, które ja bym chciała, o wiele łatwiej się poruszać. I ten kolor się, zobaczcie, w czasie rzeczywistym zmienia. Tutaj mamy dosyć mocną paletę barw, więc jakbyście chcieli coś takiego, możecie uzyskać, a na przykład tą czerń też możemy zneutralizować i zrobić ją troszkę jaśniejszą. O, na przykład taką. Widzicie? I ta gama jest zupełnie inna niż jak była przed chwilą. Możemy też ograniczyć i zrobić jeden kolor różowy, a dodać na przykład dwa odcienie zielonego. To też fajnie się sprawdzi. Ale jakaś baza, jakaś szarość, jakaś biel, ewentualnie czerń, chociaż jak nie lubicie, wcale nie musicie tego robić. I w ten sposób się te kolory zmienia. I teraz zobaczcie dalej. Te kolory, które na początku Wam pokazywałam, zobaczcie, jak je odczytać i jak je przekonwertować w ogóle na nasze kolory ścian. Jak chcemy pomalować ściany, to przecież no, jak podamy hashtag A1CBCF, no to nam nikt takiej farby nie wymiesza z mieszalnika. A tutaj możemy w bardzo prosty, słuchajcie, ten sposób zrobić. I teraz co robimy? Klikamy sobie na dany kolor. To jest ten kolor, który już wybraliśmy. Czyli najpierw wybieramy kolory, później czytamy ich nazwy, żeby nie w drugiej kolejności, bo to za dużo roboty. I teraz klikamy sobie w ten kolor. No, obudź się, paleto. Jak klikniemy, to bez klikania najeżdżam na ten kolor i wyświetla mi się jego nazwa. Zobaczcie, hashtag A1CBCF. To jest ten kolor. Jak najadę na różowy, to pokazuje mi się kolor... Oj, tu mam jakiś inny różowy, słuchajcie, mam źle spisane. E1B... A nie, dobrze. E1B3D2. Później mamy jasno-szary. Najeżdżam na ten kolor EEF0F2. I w ten sposób spisujemy sobie kolory, te już nasze wybrane. Jak już jesteśmy przekonani, że ta paleta jest całkiem ciekawa. Kurczę, nie wzięłam próbnika. A jest, poczekajcie chwilę. I te wszystkie kolory, które pokazywałam, można, słuchajcie, przekonwertować na taki międzynarodowy system barw Natural
Color System, czyli system kolorów, słuchajcie, naturalnych. Tych kolorów jest bardzo dużo. Tutaj w małym okienku, tam gdzie mnie widzicie, przez chwilę pokazuję. Później pokażę Wam więcej tego. I za pomocą właśnie tego systemu można określić bardzo dużo, nie wiem ile tych kolorów tutaj jest, ale naprawdę mnóstwo tych kolorów jest i możecie sobie piękne palety kolorów dobierać. I teraz to, co Wam pokazałam, te wszystkie rzeczy można konwertować. I zaraz Wam pokażę, jak to zrobić, a później jeszcze wrócimy do zabawy z kolorami. Już Wam pokazuję. Wchodzicie sobie na stronę encyklopedia.com. Taka fajna nazwa. Widzicie? Ja link też Wam dam tutaj w poście za chwileczkę. Sobie na chwilę przełożę. I jak wejdziecie sobie na tą stronę i wpiszecie sobie kolor na przykład tego jasnego niebieskiego, to był kolor, teraz jak on się tutaj nazywał. Nasz kolor, on się nazywał, zaraz sobie zobaczymy. A1CBCF. Zobaczę, czy ja zapamiętam. Chyba, że już mam go wpisanego, bo już pewnie wpisałam. Nie, ja mam A9D0F4. No to dobra, przepiszę go i spróbuję Wam ten kolor tutaj dać. Albo zobaczymy, który to był kolor, który ja tutaj sobie spisałam. A9D0, zaraz zobaczymy. Który to był kolor? No nie wiem, dlaczego go nie mam, ale dobrze, możemy wziąć na chwilę ten kolor. Zobaczcie, kopiuję sobie to, czyli najeżdżam do środka i robię Ctrl-C i na naszej stronie ten kolor sobie tutaj wpisuję. I ten kolor się konwertuje chwileczkę na tej stronie. I gdzie on jest? I zniknął. Nie jest, słuchajcie, jest. Jest. Ale nie wszystko mi się wyświetla tak, jakbym chciała. Zobaczcie. I tutaj mamy, wrócę za chwilę do tego, który miałam wybrany. I tutaj mam coś takiego jak Natural Color System. I jest tutaj podany odpowiednik NCS-a, że jest to NCSS 1515-B20G. I jak ten kolor będziecie mieli przekonwertowany, czyli będziecie znali jego numer, możecie go odnaleźć właśnie w tej palecie kolorów, słuchajcie. Nie wiem, czy tak szybko go odnajdę, ale jak będziecie mieli na tym próbniku, gdzie teraz taki próbnik dostać? No takiego próbnika no, nie będziecie sobie kupować, bo jak się nie zajmujecie profesjonalnie, to szkoda pieniędzy, bo on kosztuje teraz, nie wiem, 500 czy 700, czy niektóre jeszcze drożej. Ale wszędzie tam, gdzie są farby z mieszalnika, tam, gdzie są producenci i sprzedają te farby, słuchajcie, to tam wszędzie będzie taki próbnik, więc będziecie mogli sobie podjechać i dany kolor sprawdzić. Te kolory są z tyłu tutaj opisane, więc można sobie dany numer sprawdzić, na której stronie dokładnie jest, żeby po jednym kolorze nie szukać, szczególnie jeżeli nie wiecie, jak szukać, nie? Czyli szukamy sobie tego koloru z tyłu 15-15-20G i on tutaj po prostu będzie. I będziecie mogli sobie porównać, jak bardzo on jest zbliżony. Pamiętajcie, że te kolory nie są idealne i one się troszeczkę od siebie mogą różnić. Ja teraz cofnę tą stronę i tam mam inny kolor niebieski dobrany, który sobie dobierałam dzisiaj rano. To jest kolor A9D0F4, oczywiście z haszem. I teraz zobaczcie, tutaj mam wariacje tych kolorów. Zobaczcie, jaki to jest fajny program. Mamy wariacje kolorów, czyli co do tego koloru będzie pasowało. Mamy, zobaczcie, jaki piękny brąz. Ten brąz świetnie tu wygląda. Fajny silver, taki szary. Inny szary. I te kolory, jak sobie spiszecie, to je później znowu można tutaj przekonwertować. I stworzyć sobie całą bazę kolorów. Czyli nawet jeżeli tam stworzycie bazę, to tutaj w tym programie, ten program automatycznie Wam taką bazę robi. I jak zjedziemy sobie niżej, to mamy, zobaczcie, tony monochromatyczne, czyli różne odcienie tego koloru, które zawsze ze sobą będą pasowały. Czyli jeżeli tworzycie jakąś gamę kolorów i chcecie mieć na przykład 3 odcienie tego niebieskiego, to ten program też Wam to pokaże. Zobaczcie, tutaj macie tony od niebieskiego poprzez szary. Też kolejna bardzo fajna, monochromatyczna gama. Tu macie od jasnego niebieskiego aż do czerni.
piękne odcienie, już gotowe, podane. I tutaj mamy sekcję, która się nazywa farby, paints, i w tych farbach macie różnego rodzaju odpowiedniki koloru tego, który wpisaliśmy. Mamy farbę Sigma, mamy odpowiedniki Pantone, mamy Caparola i mamy NCS-a. I teraz zobaczcie, na dole jest oryginał tego koloru. On się ciutkę różni od odpowiednika w NCS-ie i na to zwróćcie uwagę. Zobaczcie, ja nie wiem, na ile Wy to widzicie, ale te dwa odcienie się minimalnie od siebie różnią. I tu mamy odpowiednik tego koloru w NCS-ie, czyli 0530-R90B. Tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że to Wam się tutaj spodobało, tylko zerknę do Was. Super to konwertowanie kolorów. Dzięki, Aga. Cześć, Agnieszko. Jeżeli macie jakieś pytania do tego, to jak najbardziej możecie pisać. O, widzę, że Agata się pojawiła. Agata prowadzi bardzo fajne, słuchajcie, live'y z narzędzi, czyli jak potrzebujecie czegokolwiek w internecie, to naprawdę z różnych programów graficznych, różnych programów darmowych, ona naprawdę jest w tym mistrzynią, więc polecam, żebyście zajrzeli. Social Media Tools, jak sobie wpiszecie, to naprawdę fajne rzeczy Agata pokazuje. I teraz wracam tutaj do tych narzędzi. I w ten sposób możecie sobie te kolory konwertować. To jest jak gdyby ta część. I teraz, jeżeli te kolory mamy spisane, ich nie musicie wpisywać tutaj, jeżeli nie chcecie w kanwie. Możecie sobie te kolory tak naprawdę spisać na kartce papieru. To, co tu się powinno, słuchajcie, pojawić, to już Wam pokazuję. Tylko zjadę trochę niżej. Zobaczcie. To kolory NCS-a, czyli jeżeli macie kolor, hashtag i dany numer spisany, odnajdziecie sobie go na stronie, której podałam, to patrzycie, jaki to jest kolor odpowiednik w NCS-ie i tutaj przy każdym kolorze powinniście wpisać ten dany kolor. Zobaczcie, ten kolor, o którym Wam mówiłam, czyli 05030-R90B, to jest właśnie ten kolor. Ja sobie go sfotografowałam na próbniku, żeby Wam pokazać. Minimalnie, słuchajcie, może on się różnić. Też wszystko zależy od tego, jak wyświetla Wam się ekran na monitorze komputera czy w smartfonie. To się może, słuchajcie, różnić. Widzę, że tutaj mnie wstrzymało na Instagrama, więc muszę tutaj włączyć z powrotem na żywo. I w ten sposób każdy kolor sobie spisujecie. Tutaj mam paletę tych kolorów trochę bardziej rozszerzonych, więc ich jest trochę więcej, ale tak jak mówię, jeżeli zrobicie sobie gamę na 6 kolorów, to też będzie ok. Tu mamy odpowiednik, tu mamy kolor. I dzięki temu będziecie mogli iść i na przykład zamówić sobie z mieszalnika małą puszkę farby. Ona będzie droższa niż, wiadomo, większa puszka, ale unikniecie stresu, że na przykład kupicie tam 20, 30 czy 50 litrów danej farby, ona będzie z mieszalnika i nie będziecie mogli oddać. Farby z mieszalnika to są farby, które są mieszane na Wasze zamówienie i właśnie za pomocą tej palety, słuchajcie, NCS, którą pokazywałam, je się miesza. Więc możecie sobie z mieszalnika wymieszać. Jeśli chodzi o producenta farb, to prawie każdy producent Wam taki kolor wymiesza. To nie są farby w puszkach, które stoją na półkach, żeby było jasne, bo też wiem, że nie dla wszystkich to jest jasne. I teraz, jeżeli macie taką paletę, to możecie mieć ją wszędzie. Na smartfonie, gdzieś w jakiejś chmurze, możecie sobie gdzieś zapisać. I w każdym momencie, gdzie jesteście w jakimś sklepie, odpalić sobie to na komórce i zobaczyć, jak to wygląda. Ja kiedyś pokazywałam Wam takie bardzo fajne narzędzie, teraz Wam nie pokażę, może później wkleję, który jest na komórce z gotowym NCS-em na komórkę. Jak wejdziecie sobie do sklepu, na przykład Google Play, to macie takie aplikacje, które wyświetlają Wam NCS-a na komórce. Ja sobie porównywałam NCS-a na komórce do tego oryginalnego NCS-a tej aplikacji i naprawdę ona całkiem nieźle odwzorowywała kolory, więc zawsze też, jak macie taki... chwila, bo tutaj wyskoczyła. Zawsze, jeżeli macie to zdjęcie z kolorami, tą paletę, którą sobie utworzycie i dodatkowo macie taką aplikację jeszcze na smartfona, to łatwo będzie Wam dobierać kolor nie tylko ścian, ale różnego rodzaju dodatków, bo będziecie mieli już ograniczoną tą paletę barw i to naprawdę się super, słuchajcie, sprawdza. Także tak to wygląda. I teraz...
może powiększę troszeczkę dla Was. Króciutko, mega króciutko, możecie sobie poczytać o tym też w internecie. Ja próbowałam trochę z Wikipedii może przełożyć, ale ja chyba bardziej sensownie to opisuję w książce niż w tej Wikipedii. Ciężko mi było się tam połapać w ogóle, jak oni tam tłumaczyli. Nie, to będzie za małe. Jak oni tłumaczyli, co to jest ten system. Ale zobaczcie, tutaj w wielkim skrócie. Międzynarodowy system opracowany, jak widzicie, przez szwedzki ośrodek dotyczący koloru, to jest jakiś Instytut Koloru, jest bardzo powszechny na całym świecie. Tak jak mówiłam, możecie wykorzystywać go prawie u każdego producenta. Na pewno Caparol, Fluger, Dulux, Benjamin Moore i mnóstwo różnych producentów wymiesza Wam ten kolor. On jest normą w Szwecji, w Norwegii, w Hiszpanii. U nas niby normą nie jest, ale on jest naprawdę bardzo popularny, więc wszędzie go użyjecie. I też projektanci, jeżeli współpracujecie z projektantami, oni też na tych kolorach bazują. I mamy tych kolorów naprawdę bardzo dużo. Tu widzicie, że mnóstwo przedsiębiorstw i firm z tego korzysta. I ten system kolorów, oznakowanie, te litery biorą się z 6 podstawowych kolorów. Mamy biel, ona jest oznaczona literą W, mamy czerń, S, dlaczego nie litera black od koloru? Dlatego, że chodzi o szczernienie, żółcień, to jest yellow, czerwień, red, błękit, blue i zieleń, czyli green. I te kolory po prostu w tej palecie całej są. A widzę, że mi tutaj wysiadł Instagram już, okej, dobra. Także w wielkim skrócie i teraz zobaczcie, ponadto symboliczna notacja, może to jest zbyt skomplikowana, to może pominę, ale mamy szczernienie i mamy chromatyczność i stopień nasycenia kolorem. I teraz na przykładzie, to jest, zobaczcie, taki trójwymiarowy model i za pomocą tych kolorów właśnie szczytuje się, gdzie ta barwa w tych kolorach jest. I teraz jeżeli mamy kolory, zobaczcie, yellow i red, to już wiemy, że ta barwa jest gdzieś pomiędzy yellow a red, a 20 i 30 oznacza właśnie poziom szczernienia i chromatyczność. Czyli tutaj jak mamy 2030, to mamy odpowiednio 20 i 30% zbielenia i jest to podawane w tych procentach. Zobaczcie, ta pierwsza liczba to jest szczernienie, a ta druga to jest chromatyczność. A kolor jest opisywany tu pomiędzy yellow a red i będziemy wtedy wiedzieli, zobaczcie, tu mamy tak, jeżeli mamy ten symbol yellow 90 red, to tutaj mamy czerwonego, czyli red w 90%. I zresztą to widać, bo ten kolor widać, że on jest, ojej, zniknęło mi, że on jest, sekundkę, że on jest bardzo czerwony, ale nie mega mocno intensywny czerwony. Czyli jakbyśmy mieli go określić, jaki to kolor, to możemy powiedzieć, ok, to jest czerwony. A 10% mamy żółtego i te 10% żółtego powoduje, że ten kolor jest wymieszany jak gdyby z tych dwóch barw. Ale jeszcze mamy właśnie tą domieszkę bieli i czerni, tak w wielkim skrócie. Czyli jak będziecie sobie paletę brali tych kolorów i coś Wam się na tym małym próbniczku wydaje, że to jest na przykład kolor szary, a nie jest to kolor szary opisany, zaraz Wam pokażę, nie jest to kolor czysty szary, jak poznać czysty szary, który jest wymieszany z białego i z czarnego, że on nie ma tych dodatkowych liter, właśnie yellow, red i tak dalej, tylko jest, no już szukam, gdzie jest mój piękny, czysty, szary kolor, żeby Wam pokazać na palecie. Ja o nim też mówiłam w kursie, no jak na złość nie mogę znaleźć. Zaginął szary. Dobra, ja je znam na pamięć, ale chciałam Wam pokazać jeszcze. O, dobra, są. Ja chciałam Wam jeszcze je pokazać, tylko się troszeczkę, słuchajcie, tutaj powiększę, żebyście coś widzieli. Tymczasowo się powiększę. I zobaczcie, to jest paleta, gdzie jest czysty kolor i tutaj mamy tylko kolor S, na przykład 0500N, S1000N. S1500N, 2000, 2500N, 3000N, 3500N i te barwy tak schodzą. I tu będziemy mieli pewność, że tutaj nie ma żadnej domieszki, ani yellow, ani red, ani blue, ani żadnego innego koloru. I na to Was uczulam, żebyście zwracali uwagę na te litery, dlatego że wtedy będziecie wiedzieli, z jakich kolorów jest ten kolor wymieszany i czego możecie się spodziewać na większej palecie barw, ponieważ na próbniku kolor wydaje się jaśniejszy, na ścianie będzie ciutkę ciemniejszy
I może się okazać, że wybieram jakiś kolor i on jest szary, taki ciepły, a na ścianie się okaże, że może jest zimny, albo wydaje nam się, że ten kolor jest neutralny, a okazuje się, że ma dużo domieszki niebieskiego i będzie bardzo chłodny, albo żółtego, jest bardzo ciepły. I na takim małym próbniczku może tego nie być widoczne, dlatego lepiej jest, jak sobie wymieszacie i ten kolor, słuchajcie, dodacie. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Ja sobie tutaj sprawdzę, czy w ogóle wy mnie widzieliście, bo nie jestem teraz pewna, czy widzieliście. Mona pisze, z ilu maksymalnie kolorów powinna składać się taka paleta? Maksymalnie? Z tylu kolorów, z iloma jesteś w stanie sobie poradzić. Jeżeli umiesz tą gamę zrobić, na przykład, ja to pokazywałam 6 i 8, jeżeli jesteś w stanie zrobić z większej gamy kolorów, to jak najbardziej, ale ja z doświadczenia wiem, że jeżeli zrobisz sobie barwę jakąś neutralną, albo dwie barwy neutralne, do tego jakąś tam dopełniającą i maksymalnie 3 odcienie w jakichś akcentach, to powinno wystarczyć. Czyli naprawdę to 8 to jest dużo. Słuchajcie, to jest dużo. Renata Lipka pisze tak. Nie wiem, Renata, tak? Jakieś pytanie zadałam, ale teraz nie wiem, do czego jest odpowiedź. Dajcie mi znać, do czego jest też ta odpowiedź. Ale strasznie tnie w ogóle ten internet. Matko, co tu się dzieje? Dostęp do internetu widzę, że mam. Przypuszczam, że to moja wina, że nie wyłączyłam, ja włączyłam komputer. No ale co zrobić? Jak w ogóle mnie widzicie? Ja was widzicie płynnie mnie, czy to jest takie cięcie? I jak z dźwiękiem? Widzicie wszystko, okej. Okay. Trochę tnie, ale jest okej. Okay. Ojej, niefajnie. Niedobrze, nie chciałam, żeby cięło. Niedobrze, niedobrze. Mi tu wszystko kręci. No ale takie są nieraz dni. Co zrobić? Włączę sobie cover. Dobra, pomniejszę się i pokażę Wam jeszcze co nieco z tymi kolorami. I pokażę, co tutaj dla Was też mam. Dawno mi tak nie działo jak teraz, ok. Wrócę do tych kolorów. To była ta paleta, którą przygotowałam od nowa. Tutaj króciutko pokazałam Wam kolory, a teraz Wam jeszcze chcę coś pokazać, tylko sobie troszeczkę może pomniejszę. Zobaczcie, ten próbnik kolorów, który fotografowałam, strasznie tnie. No właśnie nie wiem dlaczego. Zobaczcie sobie na próbnik kolorów, który Wam dzisiaj pokazywałam z tym kolorem niebieskim. I chcę Wam pokazać tutaj tą część. Tylko powiększę, żebyście coś w ogóle widzieli. Jest sfotografowany ten próbnik na białym i czarnym tle. I po co ja to zrobiłam? Bo to są te same kolory. I czy Wy widzicie różnicę? Dajcie znać, czy Wy w ogóle widzicie różnicę? Zobaczcie, na czarnym te kolory wydają się jaśniejsze, a na białym ciemniejsze. Dlatego te barwy są bardzo relatywne, znaczy to jest złudzenie jak gdyby przez nasze oko. I teraz po co ja to Wam pokazuję? Po to, żebyście zwracali uwagę, w jakim otoczeniu ten kolor jest. Czyli jeżeli Wy dobieracie kolory i te kolory to nie są tylko kolory ścian, kolory, na które chcecie pomalować ściany, ale będzie to Wasza baza do wszystkich kolorów, które znajdują się we wnętrzu, to warto zwrócić uwagę, jakie jest otoczenie.
Przykład numer jeden. Jeżeli malujecie gdzieś ścianę na czarno, może tablicową, a może nie, i obok chcecie wprowadzić jakiś jeszcze kolor, na przykład tak jak ten niebieski, i chcecie, żeby ten kolor był dosyć też ciemniejszy, intensywny, to po prostu jeżeli obok ten niebieski będzie występował, to on będzie wyglądał na jaśniejszy. I tak samo na ciemnej sofie, tak samo na jakimś ciemniejszym stole, te kolory będą troszeczkę inaczej wyglądały. I tutaj zwracajcie na to uwagę, bo one no mogą się okazać trochę inne niż Wy byście chcieli i stracicie niepotrzebnie czas, energię albo pieniądze na kupowanie jakichś tam właśnie farb na przykład, a możecie tego efektu uniknąć. I tutaj właśnie chciałam Wam to pokazać, żebyście na to zwracali uwagę. I teraz tak, pokażę Wam jeszcze, jaki mam dla Was prezent. Prezentem będzie wzór do pobrania. Ja dla Was przygotowałam taki gotowy szablon, żebyście nie musieli w ogóle nic sami robić. To jest szablon, ja pokażę, jak on się w ogóle wypełnia, który się wypełnia z automatu. Czyli jedyne, co musicie zrobić, to załadować sobie zdjęcia Waszych inspiracji. Ja tutaj dostałam od jednej pani inspirację na mojej zamkniętej grupie Urządź swoje mieszkanie, darmowy kurs na wnętrza, za co bardzo dziękuję. Ja sobie tą inspirację tutaj na chwilę włożyłam. Ja tylko Wam to pokazuję, bo ona mi tutaj udostępniła. Mam nadzieję, że to zdjęcie jest jakieś tam legalne. Jak nie, to zaraz tutaj je oczywiście usuniemy. I zobaczcie, jaka jest ograniczona gama kolorów. I teraz my możemy te kolory tutaj sobie uzupełniać. Czyli najeżdżamy na tą barwę i pobieramy sobie kolory z naszej jakiejś tam palety, którą wcześniej mieliśmy utworzoną. Albo możemy sobie te wszystkie kolory już samodzielnie w różny sposób podobierać. Ja pokażę Wam taką gamę bardziej monochromatyczną, gdzie stosujemy właśnie kolory niebieskie. I je tylko troszeczkę ściemniamy, zobaczcie. I możemy sobie właśnie tutaj, o, jeszcze może dodamy jeszcze ciemniejszy kolor. Może dajmy jeszcze taki, o, złamany granat. I do tego możemy różnego rodzaju dodać biele. Tutaj specjalnie Wam zrobiłam w kółku, żeby ta biel była bardziej wyraźna. I jakieś ciepłe też, ciepłe kolory. I stworzyć sobie taką bardzo fajną, zobaczcie, ograniczoną, nawet ten niebieski bym zostawiła, ograniczoną bazę. I teraz tutaj macie gotowe jak gdyby do wpisania Wasze NCS-y. Wystarczy tylko najechać na ten kolor, tak jak pokazywałam, kliknąć w kwadracik, sprawdzić, jaki to jest kolor, przepisać sobie na kartce hashtag F0F4F8, wejść do tego programu, który tutaj był, który Wam pokazywałam, wpisać sobie ten numer, ale raczej widzicie tutaj bez hashtagu, żeby on się lepiej wyświetlał. Możecie też sobie zobaczyć, jakie te kolory są tutaj i możecie też, słuchajcie, te kolory, które tu są zapisane, ja może sobie spiszę, na przykład ten brąz jest bardzo ładny, on świetnie współgra z niebieskim, 5, 6, 2F, 0B, i powiedzmy, że chcemy taki mocniejszy akcent kolorystyczny mieć i sobie go tutaj wprowadźmy. Zobaczcie, tu mamy hashtag i wpisujemy sobie ten numer, który tam mieliśmy, 5, 6, 2F0B. Pięknie. I go mamy. I ten kolor chcemy mieć tutaj wprowadzony. Proszę bardzo. Jest. I mamy piękną paletę barw. Także w taki prosty sposób można to zrobić. Ok. Zróbmy sobie efekt. Dajcie znać mi, co myślicie o tych narzędziach. Czy Wam się to, słuchajcie, podoba? Dźwięk ok. U mnie też trochę zacina, ale dźwięk bardzo dobry. No właśnie, Agata, muszę Ci powiedzieć, że pierwszy raz od roku mam tak... Raz miałam tylko takie problemy na wyzwaniu, żeby tak mi cięło, ale zdarzyło mi się to wtedy, kiedy cały dzień pracowałam na komputerze, a dzisiaj pracuję od 6 rano i nie wyłączyłam przed live'em komputera. I taka jakaś dziwna zależność. Ale nie wiem, czy to to. Zdecydowanie jest różnica. Agnieszka pisze, zdecydowanie jest różnica. Ale różnica, Agnieszka, pomiędzy czym? Żeby wiedziała. Monika pisze, super sprawa. Mona pisze, super sprawa. Cieszę się. Fajne są takie gadżety, prawda? Myślę, że tak. Mogę prosić nazwę tej strony z kolorami.
Jasne. Już Wam tutaj wklejam ten mój kolor nawet, który miałam. Będzie to też w opisie, ja też Wam to dodam. Sekundka. To jest ta strona. Ona się nazywała jak encyklopedia, tylko encykolorpedia. Taką fajną nazwę miała. Ja zobaczę, czy moja komórka jeszcze trochę przeżyje, to Wam sprawdzę jeszcze tą aplikację. Tylko muszę ją tutaj, słuchajcie, wydobyć. Och. Mam taką łapkę, która tak trzyma moją komórkę, że nigdy nie mogę jej wydobyć. Ona ma tylko 3% baterii. Czy mi się uda coś sprawdzić? Już Wam sprawdzam, jaka to jest fajna aplikacja. Ta z NCS-ami, czyli te kolory na komórce, żeby mieć całą paletę NCS-ów. Już Wam mówię. Ta aplikacja nazywa się Color Pin, pisane przez C. C-O-L-O-U-R-P-I-N. I możecie pobrać za darmo w zależności, czy macie Androida, czy nie, czy iOS-a, możecie na pewno ją... Znaczy, na pewno to nie wiem, bo ja mam Androida, ale pewnie jest i na jeden, i na drugi system i możecie sobie fajne kolory tutaj wybierać. Mam nadzieję, że dobrze Wam podałam. Teraz zobaczę. Tak, słuchajcie, dobrze. Fajna paleta, po kolei macie kolorki, można je powiększać. Nie wiem, czy coś będzie widać, ale mniej więcej tak to wygląda. Także na cały ekran się kolor wyświetla i co możemy zrobić? Możemy wziąć ten kolor i na przykład podejść, o, ja mam taki różowy fajny kubek i sobie przyłożyć, jakby wyglądał kubek, ten róż z tą zielenią i dołożyć do tego. Bardzo przydatne narzędzie. Renata Lipka pisze, nie wiem, czy wszystko załapałam. No to zrobimy może jeszcze jakiś przykład. Zaraz Wam tutaj udostępnię jeszcze ekran. Miałam też inne przykłady, żeby Wam to jeszcze raz pokazać, więc jak najbardziej mogę to zrobić. Wszystkie osoby, które to udostępnią, tego live'a, ten 29, słuchajcie, urodzinowy odcinek, dostaną dostęp do tego. Żeby z tego skorzystać, słuchajcie, musicie utworzyć swoje własne konto, zalogować się na canva.com. Aha, bo to może o tą Canwę jeszcze pytałaś. To poczekajcie, jeszcze tą Canwę Wam tutaj dołożę, żebyście wiedzieli, że to jest Canva. Ja pierwsze podejście do Canwy miałam kilka lat temu. Nie pamiętam teraz, czy 3-4, czy 5. I jak byłam na tej Canwie, to słuchajcie, nic mi się tam nie podobało. W ogóle stwierdziłam, że to nieprofesjonalne narzędzie i w ogóle nie da rady nic. I później miałam kolejne podejście i naprawdę zakochałam się w tym. Do tego stopnia, że mam tą wersję rozszerzoną i korzystam z tej wersji płatnej, ale możecie też za darmo. Tutaj Wam wkleiłam Canwę, także jest już. A ja wrócę do tej prezentacji i zaraz Wam pokażę jeszcze inne kolory, inne przykłady, jak to wszystko ze sobą łączyć i robić. Okej. Już Wam pokazuję. Zobaczcie, tutaj mam paletę troszeczkę większą. Wkleiłam sobie zdjęcie, przeciągnęłam sobie zdjęcie, czyli załadowałam z komputera tutaj za pomocą tego guziczka zdjęcie. Ono mi się załadowało. Powiedzmy, że to będzie to zdjęcie. Ja je załadowałam i je przeciągam, przytrzymuję i przeciągam. Nie wiem, czemu do góry nogami. Dziwne. No, ale mam go do góry nogami. Coś tutaj... Nie wyszło. Przeciągam go w to miejsce. Spróbuję sobie tak po prostu go przełożyć. Ja ten szablon dla Was tak zrobiłam, że nie musicie w ogóle nic robić, tylko wystarczy, że przyciągniecie. Sobie tutaj powiększę. I teraz jak mamy ten kolor, to wnętrze sobie tutaj wybrane, ale nie wiem dlaczego to się nie zrobiło tak, jakbym chciała. Sekundkę. Dodam sobie jeszcze... Dodam sobie jeszcze tutaj taką ikonkę, żeby sobie to ułatwić. To jest to, co pokazywałam na początku, czyli dodałam sobie takie okienko, do którego obojętnie co wrzucę, to mi ładnie przytnie i zawsze będzie tak samo. Spróbuję jeszcze raz. O, teraz mi przycięło dobrze. Dwa razy klikam myszką, mogę sobie to zdjęcie przesunąć w prawo, w lewo, czyli przyciąć, stworzyć sobie jakąś kompozycję z tego zdjęcia i powiedzmy, że ja chcę akurat ten fragment. Klikam done i jak gdyby to zdjęcie mam. I teraz klikając na poszczególne kolory,
i klikając tutaj mogę je zmieniać. Czyli jeżeli chcę te niebieskie zmienić na takie bardziej morskie, klikam sobie tutaj, klikam plusik i dobieram sobie kolory na przykład z palety bardziej morskie. Przyciągnęłam sobie bliżej zielonego. Pamiętajcie, że morski to bliżej zielonego. I teraz zobaczcie, na obrazie mam taki fajny, intensywny kolor. To jest obraz Anety Ziąkowskiej przy okazji. I ten kolor sobie tutaj dokładam. No oczywiście ten niebieski już mi tutaj absolutnie nie pasuje. Więc chcę sobie pobrać jakiś inny kolor i mogę zrobić to, że wybieram jak gdyby ten sam kolor z tej samej palety, żeby robić jaśniejszy albo ciemniejszy. Klikam plus, on jest w tej palecie, jest dokładnie ten kolor w tym miejscu i ja za pomocą kursoru, zobaczcie, trochę wyżej albo troszkę niżej, mogę sobie ten kolor zmieniać, czyli mogę zrobić go na przykład jaśniejszego. Widzicie? No ten kolor akurat absolutnie mi tutaj teraz nie pasuje. Raczej bym chyba poszła w brudniejsze kolory, o gdzieś tutaj. O, może coś takiego. Już mam dwa kolory. Różowy mi też nie pasował. Dokładam sobie, mam dużo czerni, szarości, takich ciemniejszych barw, więc raczej w te kolory bym poszła. Plusik, szukam sobie jakąś tam czerń albo szarość. Najlepiej brać, ja jeszcze Wam o tym nie mówiłam, ale jak wchodzicie tutaj w paletę kolorów, to macie kolory domyślne. Jak chcecie takie ładne, czyste kolory, to warto z tych domyślnych brać, czyli mamy czerń, to jest 00000 i widzicie, jak ja kliknę sobie w czerń, a później kliknę plus, to ja już wiem, że ten kolor jest najbardziej czarny ze wszystkich. Jak ja pojadę sobie tutaj do góry, to raczej nie będę miała za dużo jak gdyby odcieni i domieszek tych kolorów, więc mogę sobie w ten sposób tą paletę robić. Także jest to bardzo, bardzo proste. Kolory, zobaczcie, tutaj na przykład mam taką inspirację z zielenią, to dodałam sobie tylko jeden akcent zielony, zrobiłam sobie jasną szarość, albo najlepiej biel, do tego szary, troszeczkę ciemno-szary, złamany niebieski, który się gdzieniegdzie będzie pojawiał i akcent w czarni. I całą gamę mam zrobioną. Jak chcecie sprawdzić sobie kolor, jeszcze raz pokazuję, wchodzimy sobie na to kółko, gdzie ten kolor sobie dołożyliśmy, klikamy w kwadrat, i najeżdżamy kursorem bez klikania na dany kolor. Zobaczcie, tylko taka łapka się pokazuje. Jak najeżdżam na po kolei na dane kolory, pokazują mi się numery. Spisujemy sobie ten numer 1B5240. Ja zaraz tylko spiszę też, żeby Wam pokazać. 5240. I wchodzę sobie do Encyklopedia i ten kolor sobie tutaj wprowadzę. 1B5240 i mamy. O, już się podświetliło, widzicie? Teraz klikamy sobie search, żeby nam poszukał. O, i mamy ten kolor podany. Mamy super gamę kolorów. Zobaczcie, jakie fajne kolory w ogóle. Jak jesteście odważni, to te trzy kolory naprawdę robią robotę, ale tutaj mamy też bardziej ograniczoną gamę z takim złamanym śliwkowo, jakimś tam brązowym, też jest fajna, ale z tym różem albo z tym morskim, bardzo fajna gama. Czyli też możecie na przykład na bazie jednego koloru, jeżeli macie tylko jedną inspirację, tylko jeden odcień, możecie tutaj sobie stworzyć całą gamę, skopiować te nazwy, przenieść sobie do Canvy i te kółeczka pomalować, słuchajcie, w tym kolorze. Naprawdę, słuchajcie, super narzędzie. Co robimy dalej? Zjeżdżamy niżej. Mamy gamy monochromatyczne, mamy gamy tonalne, czyli możemy całe te wszystkie kolory na przykład sobie użyć i w dodatkach je porobić. I mamy farby. I jak wejdziemy sobie na system NCS, zobaczcie, to jest Benjamin Moore. Naprawdę jest ich dużo. I mamy NCS-a i mamy podany kolor 5040-B90G. Czyli mamy blue i green, mamy połączone te dwa kolory i po prostu wiemy, że tego green jest 90%, pamiętacie jak opowiadałam, czyli 10% będzie blue. I tak to, słuchajcie, odczytujemy. Tak to wygląda. Ja tu chyba zniknęłam. Okay. Już do Was wracam. Jak Wam się to wszystko podoba? Dajcie znać.
Czy macie jakieś w ogóle pytania do tego? Jeżeli tak, to piszcie proszę. Czy te narzędzie w Canwie jest na tyle proste, że dacie radę to samodzielnie zrobić? I ta strona właśnie z Encyklopedia, czy Wam pomoże w robieniu tego? Mona, mam nadzieję, że... Aha, poprosiłaś, że gdzie konwertujemy? No konwertujemy właśnie w Encyklopedii. A całe te próbniki właśnie robiłam w Canwie. Dacie radę? No to świetnie, że dacie radę. No właśnie po to robiłam. Agata pisze, super Agnieszko, dziękuję za nowe narzędzie do kolorów. Proszę Ciebie bardzo. Nie jestem taka sprawna, Agata, jak Ty w Twoich live'ach, w przerzucaniu na OBS-ie tych widoków, jak robię sobie właśnie stryp studio, a to później i widać, jak pokazuję komentarze i tak dalej. No mam jeszcze z tym problem. Jeżeli mam tylko ułożoną prezentację, jak nieraz w live'ach to widać, to jest to prostsze. A jak mam tutaj pokazywanie ekranu, później pokazywanie covera i siebie, no to już za dużo tych guzików, ale muszę w końcu przysiedzieć i to zrobić. Renata pisze, bardzo się podoba, jutro będę próbować. Świetnie. Słuchajcie, ja chcę prezent na urodziny od Was. Nic za darmo nie ma. Ja chcę takie ładne gamy kolorów, żebyście mi przysłali i wkleili tutaj pod tym live'em. Byłoby cudownie. Słuchajcie, to nie jest takie trudne. Nie tylko 8 marca, Dzień Kobiet, także byłoby miło. Mona pisze, ja chyba dziś. No to rewelka, no to bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Zróbcie, żebym miała ładny prezent. Słuchajcie, ode mnie też będą prezenty. Ode mnie będą prezenty takie. Na 8 marca będziecie mogli kupić książkę, moją książkę, link później Wam wkleję. Albo piszcie do mnie na Messengera, to mogę bezpośrednio też Wam wysłać. Książka jest sprzedawana w 3 pakietach. Książkę będziecie mogli kupić o 16 zł taniej, czyli nie będziecie płacili za przesyłkę, bo 16 zł tyle kosztuje mój dystrybutor, któremu płacę za to, żebyście mogli tą książkę dostać. Więc tą książkę będziecie mogli o 16 zł taniej dostać. I w tej książce macie też pięknie wyjaśnione w ogóle wszystko dotyczące kolorów. I tu macie super też inne narzędzia. Podaję aplikacje, palety do kolorów. Więc też Was zachęcam do tego, jeżeli chcecie więcej, to tutaj jak najbardziej więcej jest. Książka jest sprzedawana w 3 pakietach, to sobie na stronie zobaczycie. Ona też jest sprzedawana z jednym z moich kursów. A prezent drugi jest taki, że 10 jest w niedzielę chyba. 10 marca rusza kolejna moja edycja, bo robię ją cyklicznie, ten kurs nie jest w stałej sprzedaży. Będziecie mogli kupić 15% taniej mój kurs, jak samodzielnie urządzić swój dom. I też ten link wkleję, jakbyście chcieli więcej informacji, to albo przez linka, albo na Messengerze po prostu napiszcie do mnie. Agata pisze, można ustawić skróty klawiszowe, wtedy zmieniasz skrótami, nie widać jak ręcznie przełączasz. Tak, wiem Agato, tylko po prostu jak już mam więcej niż 3 skróty, to przestaję ogarniać. A ponieważ pokazuję bardzo dużo różnych rzeczy, to przestaję to po prostu kontrolować. I jak mam prezentację i mam slajdy i pokazuję slajdy testycyjnego, jak przełączam się pomiędzy tym, ale muszę to w końcu opanować. Od roku sobie mówię, że w końcu to zrobię. I w końcu to zrobię. Mam nadzieję, że teraz... Po roku muszę ciągle coś ulepszam, słuchajcie, dla Was. Robię to w inny sposób, uczę się nowych narzędzi i tak dalej, ale z tymi skrótami to rzeczywiście to jest taka moja pięta achillesowa, że jak obsługuję to ewentualnie, że raz jestem, raz mnie nie ma, gdzieś tam znikam, a nie zawsze to jest zrobione tak, jakbym chciała, żeby to było zrobione. No dobra, to kto z Was się zobowiązuje, że da mi właśnie taki prezent w postaci takiego pięknego... pięknej palety barw. Dajcie znać. Tutaj coś Mona napisała, że jeszcze dziś zrobię, więc czekam. Renata. Słuchajcie, no wszystkie osoby, które udostępnią, to ja Wam udostępnię szablon. Także jak najbardziej. Możecie to zrobić nawet na moim szablonie. Żeby się nie męczyć z tymi kółkami, kwadratami, z tym wszystkim, to jak najbardziej możecie to zrobić na moim szablonie. Tylko właśnie się teraz tak zastanawiam, jak ja Wam udostępnię ten szablon,
to czy jak Wy będziecie robić jednocześnie na nim, czy to nie będzie jakiś problem? Chyba, że Wy będziecie mogli to skopiować do siebie. To spróbujcie to skopiować do siebie. Tak by było chyba najlepiej. Żeby Wam się nic nie zepsuło. Bo jak będziecie pracować na moim szablonie, tego właśnie też nie wiem, to czy Wam się czasami to po prostu nie zepsuje? Dobrze. Ja Wam bardzo dzisiaj dziękuję za spotkanie. Czekam na prezenty liczne. Kolorowe. I do zobaczenia w następny wtorek o godzinie 20:00.